Zastanawiacie się, dlaczego nie wychodzą Wam domowe kule kąpielowe? Udzielę Wam kilku wskazówek. Dwa podstawowe składniki kuli kąpielowej to wodorowęglan sodu i kwas cytrynowy. To dzięki tym dwóm składnikom kula musuje. Podstawowa kula kąpielowa z samego kwasu cytrynowego i wodorowęglanu wygląda w ten sposób. Możemy natomiast do kuli dodać jeszcze inne składniki. Susz, glinki, olejki eteryczne, barwniki, algi. Mamy tutaj szeroki wybór. Ale skupmy się na tym, dlaczego kule nam nie wychodzą. Dlaczego moja kula kąpielowa zaczyna musować przed wyschnięciem? Jest to częsty błąd, kiedy przy robieniu kul kąpielowych dodajemy za dużo hydrolatu. Za mocno spryskujemy, za mocno zwilżamy masę. W ten sposób, widzicie, tutaj mam takie przykłady jakby przedobrzonych kul kąpielowych, gdzie było za dużo wilgoci i one jeszcze zanim wyschły już zaczynały reagować. Zrobiła się taka jakby forma gąbki trochę i jest też niekształtna. Aby uniknąć musowania kuli jeszcze przed wyschnięciem, ja osobiście staram się powoli zwilżać masę i sprawdzać w dłoni, kiedy masa mi się klei. Mogą tego być dwa powody. Pierwszy to jest taki, że masa po prostu jest za sucha. Lepimy kulę wtedy, kiedy jeszcze nieodpowiednio ją zwilżyliśmy, czyli za wcześnie. Drugi powód to jakość wodorowęglanu sodu. Wodorowęglan sodu może zawierać antyzbrylacz i przez to kula nie będzie chciała nam się lepić. Dlaczego moje kule są nierówne i niekuliste? Tutaj mam przykład takiej kuli, która nie jest kulista. Myślę, że powodem było to, że na jedną i drugą część połówki było nałożone zbyt dużo masy. Przy złożeniu tych połówek kula nie dała takiej okrągłej formy. Robienie domowych kul kąpielowych wymaga wprawy. Myślę, że z każdą Twoją kolejną kulą efekty będą coraz lepsze. Może być tego kilka powodów. Pierwszy to niewłaściwa proporcja między kwasem cytrynowym a wodorowęglanem sodu. Powinny być dwie części wodorowęglanu do jednej części kwasu cytrynowego. Drugi powód to nierównomiernie wymieszane składniki wodorowęglan sodu z kwasem cytrynowym. Jeżeli te składniki nie będą dobrze wymieszane, nie będzie zachodzić właściwie reakcji między słabą zasadą a słabym kwasem. Kolejny powód, dlaczego kule mogą nie musować, to zbyt duża ilość dodatkowych składników, jak na przykład oleju roślinnego, natra sorbu skrobi kukurydzianej, czy na przykład glinki. Kule kąpielowe trzymamy w formie aż do wyschnięcia, a to zależy od warunków, w jakich przygotowywaliśmy, a przede wszystkim w jakich kule suszymy. W warunkach zwiększonej wilgotności, na przykład w lato, kule będą schły nam dłużej. Natomiast w zimie, kiedy wilgotność jest niska, kule prawdopodobnie wyschną nam w ciągu paru godzin. Mój sposób na suszenie kuli kąpielowej to trzymanie jej w połówce formy. Jak ją wyjąć? Odwracamy na drugą stronę i właściwie foremka powinna odejść sama. Czasami jednak czujemy taki opór, że forma jest przyczepiona do kuli. Wtedy delikatnym ruchem, ja akurat w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara, obracam foremkę, tak jakby odkręcam nakrętkę słoika. Jak przechowywać kule kąpielowe? Przede wszystkim powinny być trzymane w suchym miejscu, a najlepiej w jakimś zamkniętym pojemniku. Ja trzymam akurat kulę w zamkniętym szklanym słoiku. Może to też być torebka celofanowa albo woreczek strunowy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące robienia kul kąpielowych, napiszcie je w komentarzu. Ja Wam dziękuję, do zobaczenia, cześć! To dzięki tym dwóm składnikom kula nam musuje. O Jezu, co jest w tym składniku?